Rozmawiamy po wygranym 5-1 meczu, w którym rywalem był GKS Tychy i powiedz tak na sam początek, jak z twojej perspektywy, z perspektywy środkowego obrońcy wyglądało to spotkanie? Ogólnikowo spotkanie wyglądało dość spokojnie. Mieliśmy przeważające momenty, głównie my z naszej strony. Przeważaliśmy grę. W pierwszej połowie my zaczęliśmy stwarzać sobie sytuację. Moim zdaniem dobrze weszliśmy nawet w ten mecz, tylko nie mogliśmy skończyć tego, żeby wpadła piłka. Musieliśmy niestety dostać, że jak to nazwę, gonga, żeby się tak trochę poobudzić i reakcja całego zespołu moim zdaniem była bardzo dobra na tą straconą bramkę. No, lepiej się chyba tak naprawdę nie dało, też jakiś zastrzyk dostaliśmy i po prostu strzeliliśmy tam w pierwszej, ile tam było, 3 bramki strzeliliśmy. Także bardzo dobra reakcja moim zdaniem zespołu. W drugiej połowie weszliśmy dobrze, strzeliliśmy tam 2 bramki i potem wiadomo, już tak trochę rozluźnienia weszło. Trzeba jeszcze dopilnować, żeby w ostatnich tych 15-20 minutach nie było tego rozluźnienia, tylko do końca trzymać pewny wynik i tam można się pobawić, wiadomo, ale no jednak trzeba utrzymać taką koncentrację, żeby nie tracić głupio piłki i nie stwarzać im sytuacji. Wynik 5-1, bardzo efektowne zwycięstwo, na pewno bardzo zasłużone zwycięstwo, ale też nie było tak, że wy jako obrońcy mieliście dzisiaj plażę, trzeba było się i nabiegać, i napracować. No wiadomo, no w każdym meczu każdy ma coś do roboty, w jednym więcej, w drugim mniej, no ale dzisiaj no ta śpiączka był przeciwko mnie tak naprawdę, także doświadczony napastnik, więc dobrze się grało, można powiedzieć, że fajne wyzwanie. No właśnie, Bartek Śpiączka, stary wyga, można powiedzieć. No nie miał z tobą lekko, bo ty powiedziałeś, że grał przeciwko tobie, a ja myślę, że bardziej to ty grałeś przeciwko niemu, bo nie dałeś mu tak naprawdę za dużo miejsca. Takie miałeś założenia od razu, żeby tak bardzo blisko i cały czas doskakiwać do niego? Takie założenie, tak z analizy wychodziło, że on jest bardzo aktywnym napastnikiem w polu karnym, też poza nim lubi schodzić do piłki i mieliśmy w planach, żeby trzymać się blisko niego, nie dać mu się rozpędzić, starać się go po prostu wyprzedzać i wchodzić jak najszybciej w kontakt, żeby nie dawać mu przestrzeni. No i to się zrealizowało, można powiedzieć, niemalże w 100%. Powiedz mi, poprzednie mecze ligowe były dobre w naszym wykonaniu, ale brakowało zwycięstw i tu chyba było widać taką w was złość i trochę bym powiedział pazerność na kolejne bramki, żeby właśnie pokazać, że Stal Rzeszów jednak to ma. Zdecydowanie tak, już ustalaliśmy to przed meczem, było mówione w szatni, że w końcu gramy dobrą piłkę, tylko w końcu chcemy to przełożyć na te 3 punkty. No i dzisiaj było widać chyba po całym zespole, że chcemy jak najwięcej strzelić bramek, cieszyć się z tym, co robimy i przede wszystkim zdobyć 3 punkty. Myślę, że tym większy szacunek dla was. GKS Tychy to był zespół, który może nie punktował, ale stracił do dzisiejszego dnia zaledwie 6 bramek. Niemalże podwoiliśmy ten bilans. Artur Garza zapowiadał przed meczem, że chcemy im popsuć ten bilans. No i udało się, można powiedzieć, w 100%. No udało się na szczęście, tak można powiedzieć. No, popsuliśmy im trochę plany o tych straconych bramkach, także miejmy nadzieję, że w innych meczach będziemy tylko taki wynik powtarzać. Wróciłeś do podstawowego składu w ligowym graniu. Ta pauza za kartki na chwilkę wypchnęła ciebie. Myślę, że żaden z was nie będzie chciał teraz oddać tego miejsca w składzie, a to tylko może działać z korzyścią dla całej drużyny. Jak jest rywalizacja, jest wyższy poziom. Wiadomo, że tak. Jak jest rywalizacja, to jest wyższy poziom i większy rozwój dla każdego z osobna. Także moim zdaniem to jest na plus, tylko że walczymy wszyscy o miejsce w podstawowej 11 i wychodzi to tylko dla dobra do drużyny i dla nas osobiście. Drugi raz w niecały tydzień miałeś okazję zagrać z boku z Marcinem. Jak się układa współpraca? Bo dotychczas zawsze miałeś kogoś doświadczonego po swojej zazwyczaj lewej ręce, a tutaj można powiedzieć dwóch młokosów, ale dajecie radę. Dajemy radę, no jakieś moim zdaniem dobrze to wygląda, także zobaczymy jak dalej będzie współpraca, czy będziemy utrzymywać we dwóch się w podstawowej 11 i oby tylko tak dalej, żeby tak to wyglądało. Ostatnia kwestia, już w sobotę, ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną, derby województwa, tak to można nazwać, mecz wyjazdowy ze Stalą Stalowa Wola. Myślę, że o cel tak naprawdę pytać nie muszę. Wiadomo, że cel jest tylko jeden i zawsze będzie tylko jeden, 3 punkty i wracamy do domu. Dziękuję bardzo.